Witam kochani, jadę dla was zaliczyć trzeci most. Dzień dobry kochani, jest godzina 7.10, ja właśnie wyjeżdżam z Polski i mam 8 godzin do Willingen, by pojechać na drugi największy most wiszący w Europie. To nie wiem czy wiecie, bo najdłuższy wiszący most w Europie znajduje się w Czechach na Morawach i został on otwarty w maju 2022 roku i ma on długość 721 metrów. Ja teraz pojadę na drugi najdłuższy most w Europie, który znajduje się w środkowych Niemczech, w Willingen. Chyba wszyscy znają Willingen z występów Adama Małysza i naszych polskich skoczków i mierzy on według różnych źródeł 665 i albo 664 metry, jak powiedziałem, został oddany 1 lipca tego roku, czyli no praktycznie równe 2 miesiące temu. Nawigacja pokazuje mi około 8 godzin, więc jest godzina 7.10. Zrobimy jeszcze sobie postój na granicy, żeby się dotankować, bo wiadomo, w Polsce tańsze paliwko, a ja jestem Januszek. Pozdrawiam. No i co? Zapraszam również do obejrzenia moich innych filmów. Byłem już, jak wcześniej wiecie, na dwóch mostach, może nie wiecie, na moście Girelai koło Kobencji. Był swego czasu najdłuższym mostem w Niemczech. Został otwarty bodajże w 2015 bądź 2016 roku. Nie pamiętam tego. I ma on długość 360 metrów i leży on koło Kobencji. Oraz byłem na moście Titan RT, który ma 450 metrów i leży on w Górach Horcu. Obydwa filmiki są na moim kanale. Możecie sobie znaleźć, jeżeli nie, będą linki w opisie. No i co, kochani? Ja jeszcze idę na chwilę tylko do domu, znieść ostatnią torbę i ruszamy do Willingen zobaczyć drugi największy most wiszący w Europie. Pozdrawiam, myślę, że to będzie fajna podróż. No i co kochani, pierwsze 300 km prawie pokonane, no tam 290 z kawałkiem. Jesteśmy w Zgorzelcu, po stację benzynową, jakaś areka, po prostu się dokować przed granicą, wiadomo, że w Niemczech paliwo droższe. Ustawiłem nawi, mam teraz 533 km do Sky Bridge Willingen. No i co, pokazujemy jakoś 5,5 godziny, mam nadzieję, że tak zajdę poniżej 5 godzin. Cam Scam ustawiony, pamiętajcie, ustawiajcie sobie Cam Scama w Niemczech. Pokazuję wszystkie fotoradary, mobilne, niemobilne. I co, widzimy się w Willingen, ja teraz ruszam w trasę. Jest godzina 9.50, myślę, że jak nie będzie żadnych problemów w trasie, to na 15 meldujemy się w Willingen. Pozdrawiam. Odpalamy maszynę i w drogę. Za 3 km zjedź w prawo. Kochani, już prawie jesteśmy. Została niecała godzinka jazdy. Czy się zaczynają górki i my gdzieś te góry właśnie zmierzamy. No i dojechałem, kochani. Jestem na miejscu. Zobaczcie. 15.43, czyli jechałem tam prawie 8,5 godziny. Tu jest parking, teraz się ogarnę i zaraz ruszamy tam na tą górę, żeby zdobyć Skywalka. Znaczy parking jest pełen dosłownie. Chyba krążymy z 5 minut jeszcze, żeby miejsce znaleźć, bo po tamtej stronie. Ale nie ma nic i zobaczcie. 806 km. Byłoby szybciej, ale wiadomo. Korki, jakieś wypadki, zwężenia i tego typu tematy. Dobra, moi drodzy, przebieram się. Idę zdobyć Skywalka. No i co kochani, ruszamy w końcu naszą dzisiejszą przygodę. Zobaczcie, opuszczam parking, jest godzina 15.53, zobaczymy, ile mi zejdzie. Ja obstałem tego około 2 godzin. Zobaczymy, jak skończę, to potem jeszcze mam 2 godziny z powrotem drogi do Düsseldorfu. Zaprzechodzimy przez pasy i kierujemy się tam. I zobaczcie, jestem po drugiej stronie parkingu, no właśnie tutaj toję. Ale kurczę, przy takiej temperaturze nie polecam wchodzić do tej doje. Widzicie, tam jest Willingen, można zjechać do miasta. Ja tam byłem kiedyś, bo byłem już na w zawodach Pucharu Świata skokach narciarskich, gdzie Polska wygrała drużynowo, to był bodajże zima 2017 roku i chyba 2016 też byłem dwa razy bodajże. Wiecie, jak jest okres wakacyjny, na pewno można sobie wziąć zimne piweczko na drogę. I teraz tabliczka, zobaczymy, ile potrzeba drogi, żeby tam dojść. Jest Full Skywalk Willingen, czyli na Skywalka mamy kilometr 3, czyli powiedzmy tak 12-15 minut drogi, bo jest troszkę pod górkę. Widzimy się na górze. Pierwsze ujęcie mostu z bliska. Mi się wydaje, że tam jest początek mostu i na to wygląda, że ruch odbywa się w dwie strony, tak jak na moście Morsdorf Girelai koło Kobencji. Powiem wam, że na razie nie robi na mnie wrażenia. Zobaczymy, jak wejdę i zobaczę go z boku. Wiadomo, doł to doł. I na to kochani, ujęcie z pierwszej perspektywy. Czy to jakiś ten most ciągnie i z boku jest Munekop
szansę, o której wam opowiem, jak będziemy na miejscu, bo mam trochę ciekawych historiek i polskich akcentów odnośnie tej skoczni. Zobaczcie, kochani, zostało nam 100 metrów i tutaj w prawo macie różne żywne wycieczki i trasy wycieczkowe, na pewno można się tu udać na rower. Tam w dole jest również ten Winterberg, gdzie dużo Niemców i ludzi przyjeżdża pojeździć sobie na nartach, bo w sezonie nawet jest śnieg i można trochę pośmigać, są wyciągi narciarskie, cały ośrodek jest, gdzie spać, jest cała infrastruktura narciarska. No i zobaczcie, takie ostatnie chyba podejście i jesteśmy przy kasach. No i zobaczcie, tu się zaczęła kolejka do zakupu biletu, ale może jest dużo ludzi, też nie wpuszczają, ale się przekonamy. Już niedługo nie wygląda, żeby ta kolejka była jakaś daleko. Na razie się nie rusza, zobaczymy co to będzie. Dobra, kupujemy jeden bilecik. No i zobaczcie, kochani, kupiłem bilecik, 11 euraków, tak wygląda. Dzisiaj jest 2.9.2025, czyli jest ważny przez, kurde, dwa kolejne lata. A jeszcze najlepsze co? Podchodzę pod automat, jestem pierwszy i automat się zawiesił na 10, bo musiałem czekać. Nie wiem, jakaś masakra, nieporozumienie. Znaczy, tu jest wejście, ale idę jeszcze do góry, zobaczę jak to wygląda. Jak wygląda ten widok z góry i ta cała perspektywa. Czyli tutaj przychodzimy maksymalnie, z tego co pan mówił, może być w jednym momencie 700 osób na moście. No i tak jak myślałem, ruch się odbywa w dwie strony, czyli jest dwukierunkowy, tam jest skocznia narciarska i my zaraz pokonamy cały ten odcinek, dwie strony to będzie ponad 1300 metrów. Zajarani, bo ja tak. To kochani, poobserwujcie sobie, ja przytoczę wam trochę historii, oczywiście będę się posiłkował moimi ściągawkami, wiadomo, nic nie wyryje na pamięć. Tak już mówiłem, jest to drugi najdłuższy most w Europie, wiszący oczywiście, najdłuższy jest Skybridge 721, otwarty na Morawach w maju 2022 roku. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, liczy 721 metrów. Skywalk znajduje się w Willingen przy Mühlenkopf Schanze. Budowa rozpoczęła się w 2022 roku, oficjalne odbycie odbyło się w 2023 roku. Koszt inwestycji wyniósł 4,5 miliona euro, czyli troszkę kosztowało. Skywalk w języku tybetańskim został wybudowany w stylu tybetańskim. Długość mostu wynosi 665 metrów, a najwyższy jego punkt znajduje się 100 metrów nad ziemią. Całkowita jego waga wynosi 125 ton. Jest on przymocowany do 46 pali kotwiczących, wierconych w ziemię. No i ten most jest tak skonstruowany, że w przypadku silnej burzy siłowniki hydrauliczne mają za zadanie odciążyć most i dokręcić go tak, aby się nie kołysał. Jeżeli siła wiatru wynosi ponad 80 km na godzinę, wtedy most jest zamykany i ludzie nie są wpuszczani. Most jest otwarty w godzinach od 9 do 21. No i co? Tak jak wam mówiłem, wejście 11 euro dla dorosłych, dla dzieci bodajże chyba 8 czy 9,50. No i tak jak wam też mówiłem, to będzie najdłuższy most, jaki zaliczę w moim życiu. 665 metrów długości. Drugi pod tym względem będzie Titan RT, który ma 450 metrów i jest zlokalizowany w górach Harcu, który byłem 2-3 lata temu bodajże, wstawię link w opisie. I Girelai koło Kobenzi na Morsdorfie, 360 metrów długości. Jest to najdłuższy most, więc chodźmy tam. Skanuję bilecik, przeszło. Kupiłem bilet, nie szukałem, ale zawsze by się znalazł sposób, żeby przejść, ale to jest tak okamerowane, że mogło być słabo. I zobaczcie, tu jest wejście na tego olbrzyma. 665 metrów przed nami do pokonania po tej metalowej konstrukcji, która nie chwieje się na wietrze, podobno. To co? Czyli co, dosyć wolno siedział, tu wszyscy robią zdjęcia na samym początku, a ja będę mądrze zrobić sobie z drugiej strony. Ludzie się łapią, kołysają tym mostem. Chyba nie mówisz, żeby się napiła, to by się bardziej świeżo szło, bo trochę kolebie na boki. Zobaczcie, w tle skoczy narciarska, jak tam podejdziemy, to wam coś opowiem. Nie wiem, znaczy może tam po drugiej stronie będzie jakiś fajny punkt, że będę mógł sobie usiąść. W tle będzie skoczy narciarska i wtedy wam opowiem historyjki. A jeżeli nie, no to znajdziemy jakieś inne miejsce. Zobaczcie,
tamtędy szedłem, tam w dole jest Winningen. Ja kiedyś właśnie stamtąd jak szedłem na Puchar Świata, to jakoś tamtędy tutaj lasem i tutaj siedzi tą doliną i wychodzi się pod całą skocznią narciarską. I teraz macie tutaj przepiękne widoki, zobaczcie, jest niesamowicie. Za chwilę będziemy 100 metrów nad ziemią na 120 tonach żelaza. Wyobrażacie sobie to? No i kochani, co jakiś czas na moście są również kamery, ale wam powiem, że nie ma za bardzo jakichś takich specjalnych zabezpieczeń, tylko ta boczna siatka, w razie czego by się wypadło z kieszeni coś. Ale jakbyście chcieli popełnić samobójstwo w spektakularny sposób, to polecam tu przyjechać i skoczyć ze 100 metrów. Wchodzi się na to, wyskakujecie przez poręcz i jesteście nawet w wiadomościach. To widać na filmie, jak ten most się teraz kolobie, bo wszyscy specjalnie go chodzą na boki i nim bujają. Naprawdę? Się kurde kolebie. I to naprawdę konkretnie wam powiem. Może tego na filmie nie widać, ale powiem wam, że czuć. Zobaczcie, w dole skocznia i tam na górze widzę, że to jakaś knajpa. To na bank, tam w tej knajpie usiądę i przytoczymy sobie troszkę kolejnych historii. I coraz bardziej się kolebie na samym środku. Jak to trzaśnie, to nie ma i tego filmu też nie ma, więc módlcie się, żebym przeżył. Tu teraz jesteśmy 100 metrów nad ziemią. Jest naprawdę grubo. Tam płynie rzeczka. I tam właśnie, jak mówiłem, tym laskiem szedłem, tamtędy i tam jest wejście do miasta, jest przystanek kolejowy, z którego można dojechać we wszystkie kierunki w Niemczech. On się buja. Ja nie ruszam rękami w ogóle. On się po prostu tak buja. Na boki, a nie ma w ogóle prawie wiatru, więc sobie wyobraźcie, jak tutaj wieje pod te 70-75 km, bo przy 80 zamykają, tak? To naprawdę musi być tutaj grubo. Tutaj niektórzy po prostu jak jedną, to mają kurczę śmierć w oczach. A są młode osoby, starsze, no osoby w każdym wieku są praktycznie. Więc wam powiem, o, zobaczcie, jesteśmy teraz tak mniej więcej w połowie mostu. Ludzie się trzymają, ja sobie idę bez tego, bo sobie tam balansuję, powiedzmy, tak, ale zobaczcie teraz. To się kolebie, kuźwa, nie ruszam rękami w ogóle. Jest fajnie, jak macie lęk wysokości, coś takiego, naprawdę nie polecam. Chyba że chcecie się przełamać, to wtedy to jest idealne miejsce, żeby się rozdziwić z takiego czegoś. No kochani, a jak byłem na zawodach Pucharu Świata, to siedziałem tutaj w tej górnej części, tam gdzie ta budka jest i kawałek powyżej tej budki. I tam sobie chodziłem i spijałem grzane winko, które było przepyszne. No i kochani, zbliżamy się do końca mostu, jesteśmy już po drugiej stronie tej przełęczy, doliny, jak zwał, tak zwał. Powiem wam, że trochę trzeba się nabalansować, bo naprawdę na środku tego mostu to jest grubo. Nie spodziewałem się. W Gieraju tak nie było. Więc jestem w szoku troszkę. I zobaczcie, taki kawał mam za sobą. Się wydaje, ale to jest ponad pół kilometra, prawie 700 metrów. Jesteśmy teraz centralnie pod skocznią narciarską. No i zobaczcie, kochani. Wchodzimy pod skocznię, pod sobie zjazd. Nie wiem, czy to można wejść do góry, widziałem, gdzie ci ludzie stali. Ale nie, widzę, że jest zablokowane, bo jak było otwarte, już na pewno ludzie by się wbijali, to jest jakaś knajpka. Zaraz zobaczymy, może coś się uda zjeść, bo szczerze mówiąc, zeszli się z Janem, tylko wypiłem sobie koktajl truskawkowy od rana. To wszystko cały dzień w trasie. Masakra. Ale na pewno sobie zaraz tam zejdę na zeskok. No chodźmy, zobaczcie, co tutaj mają. Przykusniemy sobie, chwilę odpoczniemy. Napijemy się, bo tak jak mi się pizzę z toalety skorzystam też, bo tutaj są przynajmniej normalne toalety, a nie te śmierdzące tutaj to. Tylko nie ma ich za przekonaniem się na jakieś frytki sobie w pieprze albo jakiegoś wróścika. No ale niestety nie dziś. Tędy wjeżdżają wszyscy skoczkowie. Tutaj mają swoją tą poczekalnię, jak widzicie zawsze na filmach. No i co? Do góry wjeżdżają i potem oddają swoje fenomenalne skoki, bo jak każdy wie, Willingen słynie z bardzo długich skoków, wręcz lotów na średniej skoczni narciarskiej. Nie mówiąc, że mamutach, tak, bo to nie podlega pod mamuta, tylko pod dużą średnią skocznię, zależy jak zwał, tak zwał. No i co kochani, są dwie drogi, można zejść schodkami albo taką dróżką. Ja sobie zejdę dróżką, bo tam ludzie stoją, to i tam jest zeskok skoczni, na który spróbuję wejść. I na pewno będzie przepiękny widok. I zobaczcie, w tle most Skywalk Willingen. I tutaj widzicie, jeszcze będzie taką kolejkę z samego dołu skoczni, można wjechać coś takiego typowego jak nasz wjazd na Gubałówkę. No kochani, co to jest? Kto mi powie, co to jest? Napiszcie w komentarzu. Nie, no powiem wam. Gniazdo sędziowskie. Tutaj właśnie sędziowie stają na wyskoku i oglądają, jak
piłkarze, żartowałem, skoczkowie skaczą. Tutaj sobie leci, nie, tam jest tak naprawdę gniazdko sędziowskie. Żartowałem, chciałem sprawdzić, wiecie. Tu właśnie widzicie, to kolejka, tędy wjeżdżają sobie zawsze skoczkowie. No, na dół nie będę schodzić, bo ja muszę przejść na tył tej góry. Tak, 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 widzicie, tam tym lasem zejść. Tędy też bym mógł, ale czasowo, jest już późno, jest piąta, jeszcze mam 2 godziny drogi do domu. A na dole tak naprawdę nic nie ma, chcę sobie jeszcze raz tym mostem wrócić sobie popukać foteczki. I zaraz pójdziemy sobie na zeskok. No i kochani, zobaczcie, gdzie jestem. Na samym wyskoku ze skoczni. Za mną w tle muszę kąpszance i tam się leci, tu jest most. No i co? To chyba jest najbardziej właściwe miejsce, żeby przytoczyć wam historię polskich skoków na tej skoczni. Zaczynamy od ery Adama Łysza. Sezon 2001, weekend 2-3 lutego. Adam Małysz trzykrotnie bije rekord skoczni. Za pierwszym razem skacze w Pucharze Świata na 142 metry. W drugim skoku ląduje już dzień później na 142,5 metra. I w drugiej serii odbywa fenomenalny, jak na tamte czasy, skok 151,5 metra, bijąc rekord skoczni, pobijając wszystkich. Niestety zajmuje drugie miejsce w konkursie, traci 8,9 punktów do Ville Kante. Nie wiem, czy kojarzycie tego fińskiego skoczka, bo to jeden z pierwszych skoczków, który skakał w masce. I na trzecim stopniu pudła melduje się Risto Lusilainen. Pamiętacie chyba tego skoczka. No i co? Potem kolejne rekordy po Adamie Małyszy. 2005 rok. Jan Ahonen, który przyznaje się potem w swojej biografii, że skakał tutaj na mega kacu, skacze na 152 metry. W 2014 roku Juri Tepesz wyrównuje ten rekord i w 2021 roku podczas kwalifikacji po 16 latach od legendarnego skoku Adama Małysza Klemens Muranka skacze na 153 metry i do tej pory ten rekord zostaje niepobity już 2 lata. Zobaczcie. Zjeżdżacie tędy ze skokiem, wybijamy się tu i skaczemy. Czyż to nie jest piękne, jak ten cały sport. Mam nadzieję, że w tym roku również uda mi się przyjechać na skoki, które się przeważnie odbywają koniec stycznia, początek lutego. A i najważniejsze, byłem na tym konkursie. Sezon 2016-17, 28 stycznia 2017 roku. Polska drużyna zdobywa tutaj pierwsze miejsce i wygrywa. A ja siedziałem dosłownie kawałek tam i spijałem grzane winka. Tu wam chcę coś pokazać, gdzie tu jest takie to przejście i tutaj skoczek skacze i tutaj przelatuje i tu zaczyna się bula. No, jak wam to? Stefan hula bula, tak? No, ja tutaj byłem już na 2 konkursach i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku mi się uda, póki jeszcze polska kadra je skacze w miarę, bo już niedługo niestety nasi skoczkowie przychodzą na emeryturę. No i co? Nie ma nikogo w zanadrzu na tą chwilę. Zobaczcie, ostatni rzut oka. Ja teraz sobie jeszcze pójdę zrobić zdjęcie tam, gdzie ten pan siedzi. I udaję się z powrotem worem lasem. Chciałbym tam wskoczyć, ale nie chcę, bo kurczę, zaraz mnie ktoś powinien. A no naprawdę, mówiłem, nie ma sensu schodzić, bo tam jest też jakaś knajpka tylko. I musiałbym zapieprzać dookoła potem wszystko jeszcze raz z powrotem. Pozdro. W drugą stronę. Skanuję bilecik i idziemy powoli do autka. Jeszcze będzie parę ujęć z mosteczku i tyle. No i co? Zaczynamy naszą powrotną podróż. Przed nami kolejne 660-50 metrów, może bo już kawałek przeszedłem. Na razie jest ok, bo tu są te takie sporniki są, więc tak tutaj w tym miejscu nie kolebię. Ale jak dojdziemy pewnie do środka, przejdziemy te sporniki, to znowu zacznie fajnie bujać na boki. Zobaczcie, tutaj jeszcze w tle mulę kopszance. Można powiedzieć polska skocznia. Naprawdę Polacy odnosili tutaj fenomenalne sukcesy. Widzicie? O, tam na tym czubku byłem. Stamtąd właśnie macie relację, jak się skakuje. I tu jest to przejście między wyskokiem a bulą. Nie ma takiej możliwości, żeby skoczek tutaj wpadł, bo jest taka prędkość, że nawet jak mu skok nie wyjdzie, to przeleci te kilkanaście metrów i wyląduje na buli. Macie firmę, która wykonała ten most. Wszystkie sporniki, całą tą konstrukcję. Ta firma to Swiss Road, która skasowała za to 4,5 miliona euro. Ale im to się szybciutko zwróci. Jedna osoba to jest 11 euro. Dzieciak 8,5. Grupy 15 osób chyba.
kurde, jest teraz bez komentarzy. 150 euro, żeby wchodzi po dychu na głowę i 39,99 dwuosobowa rodzina, czyli mama, tata i dwójka dzieci, kosztują 4 dyszki. Zobaczcie na ten fenomenalny widok, który się teraz pościera. Z tej strony może nie, bo tutaj są drzewa i lasy, ale tam w tle właśnie jest to małe miasteczko Willingen. Tam właśnie wszyscy skoczkowie przebywają. Tu przeważnie konkursy są dwu- albo trzydniowe. Jeszcze jest ten Willingen Cup, który się zaczyna przeważnie w piątek i kończy w niedzielę. Bardzo często na tej skoczni również się odbywają te konkursy drużynowe, w których Polacy mają zawsze dużo szczęścia. A i co wam mogę jeszcze polecić? Jeżeli przyjeżdżacie tutaj w weekend, w takich godzinach szczytu, kupcie sobie bilet online. Będziecie czekali w kolejce tak jak 20 minut. Jeszcze na koniec jestem pierwszy do kolejki, automatyzacja na 10 minut. O, widzicie, tu jest kamera i jakieś takie barometry. No jeżeli macie, ja nawet stałem w kolejce, chciałem kupić, ale nie było opcji kupić PayPalem, a moja karta, kurczę, kredytowa nigdzie nie chce działać na stronach, tylko PayPal. Można podać, że płacić Wizą, Mastercardem i jakieś tam niemieckie coś typu, nie, robicie przelew, po prostu ściąga wam z konta bankowego, ale też nie mogę użyć tej opcji. Więc jeżeli przyjeżdżacie w godzinach szczytu, w weekend przede wszystkim, kupujcie sobie bilet online. Teraz zobaczcie, jest godzina 17.35 i się już tutaj trochę przeludniło ludzi. Jest naprawdę spokojnie na tym moście. Po pierwszą stronę jak szedłem, to był duży tłok. A teraz sobie normalnie idę z kameryką. Zdjęcia sobie mogę robić, bez żadnego problemu. Jest naprawdę, cały most jest dla mnie, zobaczcie. Nie ma jak tam z tyłu. O. Jestem teraz na samym środku praktycznie, tak. I teraz zobaczcie, 100 metrów w dół, tutaj jak spadacie. To co, no szczerze, no nie ma co zbierać, tak? Będzie mielonka. No i jeszcze jedna sprawa, w tą stronę praktycznie w ogóle nie boję. Mi się wydaje, że po prostu tam ludzie bujali, tak, każdy się tak opierał. Teraz nawet jak masz na wysokości, zaprzesz jajca, to przejdziesz bez problemu, naprawdę. Teraz w ogóle nie buja. O, znaczy tam można sobie kamperkiem podjechać, zaparkować, spędzić nockę. Jest miejsce chyba na grilla czy na ognisko, opieprzyć kiełbaskę. No i co? Chyba wszystko zobaczyliście. Ja mam jeszcze, nie wiem, może z 200 metrów mi zostało do końca, zobaczcie. Przez końcóweczka, stamtąd przyszedłem, byliśmy tam na skoczni. Naprawdę super wycieczka. No i co kochani, ostatnie metry Skywalka pokonajmy razem. Zostało mi może, nie z 30-40 metrów do końca. Może nawet nie. Zobaczcie. Już naprawdę, mówię wam, nie ma ludzi. Słoneczko powoli idzie sobie do dołu. Jest tak ciepło, że musiałem sobie rękawki podwinąć, bo masakra, jest mi tak gorąco. Ale to pewnie ta energia, adrenalina, ta chęć zobaczenia tego miejsca, to było kolejne miejsce. To się tylko o tym dowiedziałem na początku lipca, że to tworzyli. Było to na mojej liście must to see. No i co, zobaczcie. Ostatni krok. Pyk. I zeszliśmy. Skywalk Willingen. 665 metrów długości, położony 100 metrów nad doliną w mieście Willingen, koło skoczni Mühlenkamp w Szance. A ja sobie teraz tam idę usiąść, widzicie, to możecie też taką pamiątkową monetę zrobić. No ja mówię, wszystkie drobniaki zostawiłem w samochodzie, no niestety. Ale co, życiówka. No i co kochani, koniec wycieczki. Zajęła mi ona równo 2 godziny, muszę jeszcze zejść. Zejście zajmie mi około 10 minut samochodu. W pierwszą stronę szedłem też około 10 minut, więc może w dół zajmie około 7-8 minut, nieważne. Czyli co? Super miejsce, warto przyjechać. Naprawdę, jeżeli nie macie rynku wysokości, polecam. Jeżeli macie, chcecie się przełamać, jest to jak najlepsze miejsce, żeby to zrobić. I co? Jedynie przypominam o tych biletach, kupujcie online, jeżeli przyjeżdżacie w weekend. Bo ja na więcej czasu straciłem w kolejce, kurde, na czekanie na bilet ponad 20 minut, może 25, nieważne. Co, w tle za mną most Skywalk Willingen, 665 metrów długości, 120 ton, zawieszony na 100 metrach wysokości w największym punkcie. Co i co, powiedzcie mi, gdzie mam następnym razem jechać. Pozdrawiam i dajcie znać w komentarzach, czy się podobało i czy tu przyjedziecie ze swoją rodzinką. Pozdrawiam, Rostuś. Do następnego razu.